Gdyby metaforycznie opisać demencję od jej stadium początkowego po zaawansowane, to przypomina ona jesień w ogrodzie umysłu. Najpierw opadają najmłodsze liście nabytych umiejętności i zgromadzonych informacji, potem starsze, aż zostają najtrwalsze, głęboko zakorzenione pnie osobowości, wspomnień, nawyków czy zdolności człowieka. Jest to więc okrutna choroba związana przede wszystkim z wiekiem, dlatego uważam, że warto o niej mówić i stąd mój dzisiejszy film. Opowiem w nim, jakie wczesne objawy pojawiające się z rana i nie tylko mogą zwiastować demencję. Natomiast muszę jeszcze odnieść się do tego, że mówienie o objawach bywa odbierane jako niepokojenie odbiorców, czy wręcz jako straszenie. Ale według mnie warto spojrzeć na to z innej strony. Mianowicie wiedza o objawach chorób jest po prostu przydatna, tak jak na przykład dla kierowcy wiedza o znaczeniu kontrolek ostrzegawczych w samochodzie. Świadomość, co oznaczają poszczególne kontrolki, jest nie po to, żeby panikować przy każdym ich mignięciu, tylko po to, żeby wiedzieć, kiedy udać się do mechanika, zanim drobna usterka zamieni się w poważną awarię. Albo weźmy przykład ogrodnika, który zna pierwsze oznaki chorób swoich roślin. Nie chodzi o to, żeby z lupą oglądać każdy listek i zamartwiać się każdą plamką. Chodzi o to, żeby umieć rozpoznać moment, kiedy roślina naprawdę potrzebuje interwencji. Po tym przydługim wstępie wymienię teraz wczesne objawy, jakie mogą wskazywać na demencję. Jeśli zauważymy je u siebie lub swoich bliskich, to dobrze jest podjąć kroki w kierunku zdiagnozowania tego problemu. I jeśli okaże się to konieczne, to oczywiście wprowadzić odpowiednie leczenie i interwencje, które pozwolą spowolnić postęp choroby. I jeśli mowa o zbliżającej czy rozwijającej się demencji, to oczywiście jednym z wczesnych jej objawów jest pogorszenie się pamięci, w tym szczególnie pamięci krótkotrwałej. Trzeba jednak wiedzieć, że zwykle postępuje ono bardzo powoli i na początkowym etapie jest mało zauważalne, zarówno przez nas samych, jak i naszych znajomych czy bliskich. Dla przykładu, śpiesząc się rano do pracy, coraz częściej zapominamy, gdzie zostawiliśmy okulary, klucze, portfel czy telefon. Oczywiście, w pewnym stopniu możemy to tłumaczyć pośpiechem. Niemniej, jeśli coraz częściej doświadczamy tego typu sytuacji, to może to być jedną z pierwszych oznak pogarszających się funkcji poznawczych, które zwiastują demencję. Innym objawem związanym z pamięcią, który może sygnalizować omawiany problem, jest zapominanie kolejności wykonywania porannych czynności. Dla przykładu, pacjent zapomina, że przed zjedzeniem powinien przyjąć lek na czczo lub odwrotnie zapomina, że przed wzięciem lekarstwa powinien coś zjeść. Co więcej, może pojawić się problem, że dana osoba w ogóle zapomina, że powinna sięgnąć po leki. Jeszcze inny przykład to sytuacja, gdy szykując się do wyjścia, wchodzimy do danego pomieszczenia i nie możemy sobie przypomnieć, w jakim celu do niego przyszliśmy. Oczywiście tego typu sytuacje sporadycznie przydarzają się niemal każdemu z nas, ale jeśli mają miejsce coraz częściej, to już są pewnym sygnałem ostrzegawczym. Niekiedy dzieje się tak, że zapominamy też o rozpoczętych czynnościach. Dla przykładu szykując rano śniadanie zapominamy, że włączyliśmy toster. Albo podczas gotowania idziemy do pokoju i całkowicie zapominamy, że coś się gotuje, co może skończyć się przypaleniem potrawy. Oznaką pogarszającej się pamięci jest też sytuacja, gdy na przykład rano wychodzimy do pracy i zapominamy zamknąć okno lub zamknąć drzwi na klucz, czyli zapominamy o czynnościach, które dotychczas mieliśmy wręcz we krwi i wykonywaliśmy niemal automatycznie przez wiele lat. W miarę rozwoju demencji zaburzenia pamięci przybierają oczywiście na sile. Mam tu na myśli to, że na przykład coraz częściej mamy problemy z pamiętaniem imion i twarzy znajomych nam osób, albo kilkukrotnie zadajemy jakieś osobie te same pytania lub opowiadamy o tych samych sprawach, nie zdając sobie sprawy, że te kwestie były już omówione. Poza tym u osób z rozwijającą się demencją obserwujemy trudności z odtwarzaniem kolejności wydarzeń z poprzedniego dnia. Dla przykładu Rano przy próbie przypomnienia sobie co wydarzyło się wczoraj, osoba może mylić fakty lub nie być pewna kiedy coś miało miejsce. Niekiedy może mieć też problem z odróżnieniem tego co wydarzyło się wczoraj od zdarzeń sprzed kilku dni. Aby usprawnić pamięć, ale również złagodzić inne objawy demencji, o których zaraz powiem, warto zadbać o to, aby w jadłospisie znalazło się kilka szczególnych produktów, które wpłyną pozytywnie na kondycję naszego mózgu. Mam tu na myśli przede wszystkim tłuste ryby, tak jak śleć, łosoś, makrela czy sardynki, jajka, które zawierają cenną cholinę, orzechy włoskie, migdały, jagody, cytrusy, kakao i oliwa. Ponadto w mojej opinii warto wesprzeć się też ziołami, w tym na przykład ginkgo czyli miłożębem japońskim. Mówiąc o zaburzeniach pamięci chciałbym podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz. A mianowicie, tak jak już wspomniałem, najpierw opadają najmłodsze liście, czyli w pierwszej kolejności problem ten dotyka pamięci krótkotrwałej, to znaczy sytuacji, które wydarzyły się całkiem niedawno. Mówię o tym, ponieważ wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdy ktoś mówił, że co prawda zapomina bieżących spraw, ale bardzo dobrze pamięta sytuację sprzed roku czy nawet kilkunastu lat. A skoro tak, to na pewno nie ma problemów z pamięcią, jeśli mowa np. o rozwijającej się demencji, tylko zrzuca to na roztargnienie, pośpiech czy stres. Należy jednak wiedzieć, że w przypadku demencji osoby doświadczają częściej właśnie problemów z pamięcią krótkotrwałą niż długotrwałą. Wynika to z tego, że te dwa typy pamięci mają różne mechanizmy i opierają się na innych częściach mózgu. Dla przykładu, pamięć krótkotrwała wymaga aktywnego przetwarzania i kodowania nowych informacji, co umożliwia późniejsze ich przechowywanie i przeniesienie do pamięci długotrwałej. Te procesy są głównie kontrolowane przez hipokamp, czyli pewien region w naszym mózgu. Hipokamp jest kluczowy dla tworzenia nowych wspomnień i zapamiętywania bieżących informacji, takich jak imię nowo poznanej osoby, numer telefonu czy rzeczy, które planujemy zrobić. Niestety, hipokamp jest jednym z pierwszych obszarów mózgu, które są dotknięte przez demencję i chorobę Alzheimera. Zanik komórek nerwowych w hipokampie powoduje, że przetwarzanie nowych informacji staje się trudne, co skutkuje problemami z pamięcią krótkotrwałą. Po prostu nowe wspomnienia nie mają szansy się utrwalić i stają się jakby bardziej ulotne. Z kolei pamięć długotrwała jest zakodowana w wielu innych obszarach mózgu, w tym w korze czołowej, skroniowej, ciemieniowej czy potylicznej. Dlatego można powiedzieć, że pamięć długotrwała związana na przykład z dawnymi wspomnieniami jest o wiele bardziej stabilna. To właśnie dlatego osoby z demencją mogą wciąż dobrze pamiętać wydarzenia z przeszłości, ale mogą nie być w stanie odtworzyć, co robiły tego samego dnia lub gdzie położyły klucze. Warto sobie uświadomić, że poza problemami z pamięcią, zwiastunów demencji jest o wiele więcej. Dobrze jest zwrócić na nie uwagę, tym bardziej, że, tak jak wspomniałem, łagodnym początkowym zaburzeniom pamięci przypisujemy zupełnie inne przyczyny. Inną bowiem wczesną oznaką demencji mogą być problemy z koncentracją. Dla przykładu, osoby mogą mieć trudności w skupianiu uwagi podczas rozmowy, oglądania filmu czy czytania książki, co prowadzi do częstych przerw w myśleniu i zgubienia wątku. Do tego na wczesnym etapie demencji u niektórych osób poranki mogą charakteryzować się wyraźnym spowolnieniem nie tylko fizycznym, ale i mentalnym. Mogą one potrzebować więcej czasu na poranne rozruszanie się, mają problem z koordynacją ruchów i mogą wyglądać na ospałych, nawet po dobrze przespanej nocy. Ten rodzaj spowolnienia różni się od zwykłej porannej ociężałości i wpływa na zdolność do wykonywania rutynowych czynności. Dla przykładu, osoba może długo siedzieć przy śniadaniu, wolno przeżuwać jedzenie lub nie kończyć posiłku. Do tego nawet prosty poranny dialog, jak zapytanie o pogodę czy przypomnienie o planach na dany dzień, może spotkać się z opóźnioną reakcją. Osoba może długo odpowiadać lub wyglądać na osobę, która się zamyśliła. Przejdźmy dalej. Osoby z demencją mogą też doświadczać nagłych i niewyjaśnionych zmian nastroju, od radości do smutku lub rozdrażnienia, często bez wyraźnej przyczyny. Rano mogą być w dobrym humorze, ale nagle bez konkretnego powodu stają się przygnębione lub poirytowane. Zmiany te mogą dezorientować zarówno osobę chorą, jak i jej bliskich, ponieważ są nieprzewidywalne. Warto wiedzieć, że jednym z typowych objawów demencji jest apatia. Mam tu na myśli to, że osoba stopniowo traci zainteresowanie aktywnościami, które wcześniej sprawiały jej radość, takimi jak hobby czy spotkania towarzyskie. Do tego mogą unikać kontaktu z innymi ludźmi, wycofywać się z życia rodzinnego i społecznego oraz rezygnować z aktywności, które wcześniej były dla nich ważne. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób możemy w pewnym stopniu zapanować nad wahaniami nastroju i sprawić, żeby nasze samopoczucie było bardziej stabilne, to również i tu warto zwrócić uwagę na kwestie żywieniowe. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o odpowiednie wysycenie ciała witaminą D i jeśli mamy jej niedobór, to zdecydowanie konieczne jest sięgnięcie po preparaty z tym składnikiem. Poza tym dobrze jest włączyć do diety produkty bogate w magnez, cynk i witaminy z grupy B, o których wielokrotnie mówiłem w swoich filmach. Dodatkowo możemy wesprzeć się ziołami, takimi jak ziele dziurawca, szyszka chmielu, liść melisy czy różeniec górski. Kolejnym alarmującym zjawiskiem są problemy z przetwarzaniem otaczających bodźców. Mam na myśli to, że osoby mogą być nadwrażliwe na bodźce z otoczenia, co może prowadzić do trudności w koncentracji. Dla przykładu, hałas, zgiełk w domu, czy nawet obecność innych ludzi, mogą być przytłaczające, co sprawia, że skupianie się na jednym zadaniu staje się niemal niemożliwe. Na przykład, podczas próby prowadzenia rozmowy w głośnym otoczeniu, osoba może mieć trudności ze zrozumieniem, co mówi rozmówca. Jednym z pierwszych objawów demencji mogą być też problemy z orientacją w przestrzeni. Chociaż zdarza się to każdemu, osoby z wczesnymi oznakami problemów z pamięcią i orientacją mogą coraz częściej zapominać, gdzie zaparkowały samochód, nawet jeśli chodzi o znane miejsce, tak jak parking pod domem lub w pracy. Z kolei w centrach handlowych, galeriach czy dużych piórowcach osoba może mieć problem z odnalezieniem wyjścia lub właściwego piętra, nawet jeśli często odwiedzała te miejsca. W domu zaś myli półki lub szafki, na przykład szuka szklanek w szafce, gdzie zazwyczaj trzyma garnki. I tego typu pomyłki mogą występować coraz częściej. Z kolei w miarę postępu choroby osoby dotknięte rozwijającą się demencją zapominają drogi np. do sklepu na pocztę czy do przyjaciela, którą pokonowały przez wiele lat. W takim przypadku na początkowym etapie zachęcam do regularnych spacerów w znanym otoczeniu, co może poprawić pamięć przestrzenną, a dodatkowo Stopniowo warto wprowadzać nowe trasy, którymi będziemy się poruszać. Do tego pomocne może być angażowanie się w codzienne czynności, które wymagają przestrzennej orientacji, w tym np. organizowanie przestrzeni i robienie porządku w szafkach, czy sporządzanie listy zakupów według rozmieszczenia produktów w sklepie. Innym problemem charakterystycznym dla postępującej demencji jest pogorszenie zdolności językowych, które w początkowych etapach objawia się bardzo subtelnie i może być przeoczone jako zwykłe zmęczenie lub roztargnienie. Jednak z czasem może stać się coraz bardziej widoczny i wpływać na codzienną komunikację. Dla przykładu osoba coraz częściej sięga po ogólne słowa, takie jak to, tamto, to coś, zamiast używać konkretnych nazw. Może na przykład powiedzieć, podaj mi to, to co tam leży zamiast podaj mi długopis. Takie ogólniki pojawiają się, gdy trudniej jej sobie przypomnieć szczegółowe nazwy. Do tego wypowiedzi mogą być przerwane częstymi pauzami, a osoba coraz częściej używa słów wypełniających takich jak yy, zastanawiając się nad tym, co chciała powiedzieć. Ponadto osoba unika szczegółowych opisów, przechodząc do setna wypowiedzi bez jej rozwinięcia. Na przykład zamiast powiedzieć dzisiaj muszę jeszcze pójść do sklepu po jedzenie i odwiedzić lekarza, bo zapomniałem wcześniej się zapisać, osoba może po prostu powiedzieć muszę jeszcze dziś coś załatwić. W przypadku zaobserwowania pogorszenia zdolności językowych, w celu złagodzenia tego problemu warto wprowadzić proste ćwiczenia językowe. Mam tu na myśli np. czytanie na głos, tworzenie krótkich opowiadań lub bajek na podstawie obrazków lub wymyślonych tematów, a także odtwarzanie nagrań, w których wymawia się różne słowa lub zdania, a następnie ich powtarzanie. Poza tym warto prowadzić regularne rozmowy z rodziną czy znajomymi, poruszając codzienne, zwykłe tematy. Jeszcze innym zaś rozwiązaniem jest zgłoszenie się po pomoc do poradni lokopedycznej. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na wwwdoktorbartekpl dziennik. Dla osób z już nieco bardziej rozwiniętą demencją, charakterystyczne są też trudności w wykonywaniu dobrze znanych czynności. Nawet coś tak prostego jak zapinanie guzików na koszuli może zacząć sprawiać trudności, i osoba może na przykład pominąć jeden guzik, czy nawet nie zauważyć, że koszula jest założona tył naprzód. Inny przykład to różnego rodzaju gry, które były dla danej osoby znane i przyjemne, a nagle mogą stawać się wyzwaniem. Na przykład podczas gry w karty, osoba może mylić zasady, mieć trudności z rozpoznaniem kart lub nie pamiętać kolejności ruchów, co wcześniej nie stanowiło problemu. Jeszcze inny przykład to sytuacja, gdy dana osoba regularnie korzystała z telefonu, a nagle może mieć trudności z jego obsługą. Może przypadkowo otwierać niewłaściwe aplikacje, nie rozumieć jak znaleźć kontakty, a czasem po prostu nie wie jak zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową. Ogólnie uważam, że jeśli dotkną nas takie trudności, to nie powinniśmy się poddawać i jak najbardziej dobrze jest włączyć do codziennego harmonogramu jak najwięcej czynności aktywizujących nasz mózg. Mam tu na myśli m.in. układanie puzgi, rozwiązywanie krzyżówek, czytanie książek, granie w gry planszowe, a także wykonywanie ćwiczeń manualnych takich jak składanie papieru, wycinanie nożyczkami, nawlekanie koralików, rysowanie czy robienie na drutach. Niestety demencja jest na tę chwilę chorobą postępującą i nieuleczalną. Jednak jej rozwój można znacząco spowolnić. I dlatego bardzo ważne jest, aby jak najszybciej wychwycić niepokojące objawy i w przypadku podejrzenia osłabienia funkcji poznawczych zgłosić się do specjalisty, w tym np. neurologa lub psychiatry. Jednocześnie warto wprowadzić pewne nawyki żywieniowe, które poprawią funkcjonowanie mózgu, w tym produkty, o których częściowo dziś Państwu wspomniałem. Do tego bardzo ważne jest, aby unikać pewnych zachowań żywieniowych, które przyspieszają rozwój tej choroby. Jeśli chcieliby państwo o nich posłuchać, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.